Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w szóstym odcinku z serii z gry Tomb Raider 4 The Last Revelation. Znajdujemy się teraz w poziomie Tomb of Semerket, czyli grobowiec Semerketa. Dzisiaj plan mam taki, żeby było 37 na 70 sekretów, czyli 7 sekretów, aż mamy do zebrania. To jest bardzo dużo. Ogólnie ten poziom może być albo szybciutki, albo długutki. My właśnie zrobimy długą wersję, właśnie ze względu na sekrety. Także lecimy. Z cutscenki dowiedzieliśmy się, no, że Von Croy. I że zabrał nam amulet. Tutaj mamy taką nową też rzecz, że są skarabeusze, które zżerają żyćko. I nie wiem jak wam, ale te skarabeusze strasznie mi się kojarzą z filmem Mumia. I chodzi mi o ten stary film Mumia, bo jeszcze jest taki nowy z tą jakąś laską, co jest opętaną mumią, czy coś takiego. Nie, mi chodzi o ten stary film Mumia. I pamiętam, że tam były skarabeusze, które wchodziły pod skórę. I to było takie obrzydliwe, że one tak wchodziły i zabijały tych ludzi. O, masakra. Dobra, okej. Okay. Grobowiec Semerketa, aż 7 sekretów. Szok, nie? Dobra, jesteśmy tu. Tam widzę wazy, to od razu sobie je zbiję. Aha. Okej, jest apteczka tutaj. Musimy sobie jakoś otworzyć przejście dalej. I tutaj mamy kolejną nowość. Pochodnie. Te pochodnie już zostaną z nami do piątki, znaczy nie wiem czy w piątce w sumie jest, ale na pewno w customach często są wykorzystywane właśnie pochodnie, które się świecą. I ta pochodnia w sumie ma nam pomóc trochę, ale nam nie pomoże za bardzo. Jak się ją wyrzucało? O kurde, nie tak miałam to zrobić, ale dobra. Spoko. Tabem się wyrzucało pochodnie. Trzeba tutaj sobie pociągnąć, no te dziurki zrobić. I na dole są skarabeusze. Generalnie ta pochodnia miała pomóc, bo one się niby boją trochę ognia, te skarabeusze, ale średnio to pomaga, tak szczerze. Pewnie będę musiała apteczkę wziąć, zobaczymy jak mnie zeżrą. Chociaż nawet mi to poszło, słuchajcie. Nawet mi to poszło. Tak, 3 dziurki do wtyknięcia i powinny być drzwi otwarte. Są. Zarąbiście. Dobra. Trochę zamknęły się za nami. Trochę mi się spadło tam i trochę życia się straciło, ale to nic. Dobra. Idziemy dalej. Na razie żadnych sekretów nie ma, a przypominam, jest ich aż 7. Aż 7. Dobra. Jesteśmy w sali właściwej. Oj, tutaj będzie zabawnie. Możecie się domyślać, co tutaj będzie. Widać już w ogóle ten twarz Semerketa. My idziemy najpierw po sekret. Pierwszy. Jak słyszycie pralkę w tle, to przepraszam was bardzo. Mam nadzieję, że tego nie słychać, ale być może będzie słychać. O, jeszcze pies w tle, super! Jeszcze brakuje do tego. Muszę zrobić sobie takie bingo odcinków, nie? Moje bingo odcinków. Albo pralka w tle, albo wiertarka, albo pies, albo to ktoś do mnie zadzwoni. To jest bingo moich odcinków, naprawdę. Dobra. Lecimy dalej. I teraz tak, ogólnie nie trzeba iść do tego pokoju, do którego zaraz pójdziemy. Można sobie przejść tam na balkon od razu i zacząć zabawę. Ale my chcemy sekrety, więc idziemy. Ale chrapie ten mój pies. Idziemy tutaj do tego pomieszczenia. Idziemy. Tutaj chyba sobie Uzi wyciągnę.
Jak widać, będą dziury. No dalej. Szakale. Chodźcie. Się schowały za filarami. Dobra. Teraz tak, musimy ogólnie iść tam na dół, ale my tam jeszcze nie idziemy. Musimy powtykać sobie rączki w dziurki, tylko że z nich ognie lecą. Trzeba dobry moment wyczaić. Dobra. Cofaj się, cofaj się. Okej. To się przestanie palić? Tak. Dobra, tu jest apteczka. Okej, okay, Jezu, już myślałam, że nie zdążę. Ta się chyba nie pali w ogóle, więc od razu se wtyknę. Łapę. I się zrobiło przejście, trochę się zatrząsł ekran. Przejście jest tutaj. I uwaga, kolejne dziurki. Tak, tutaj trochę czasu stracimy na tych dziurach. Czy ta z tej leci ogień? Chyba z tej w ogóle nie leci ogień. No, tu trzeba ostrożnie. Można się podjarać. Tutaj chyba było dwa razy znajdźka. W tej akurat. Tak mi się kojarzy. A nie, dobra, tu się coś podnosi. No ale jak już wtykam, to wtykam we wszystkie, nie? Co tutaj dalej mamy? Ta się wyłącza. Dobra, to musimy poczekać. Dobra, szybko. Teraz ta niby. Ale ta chyba w ogóle się nie jara. Okej, teraz ta się wyłączyła. O nie, kurde. Mówiłam, że trzeba uważać. Żeby się nie podjarać. Dosłownie. Dobra. No kurde! Bo nie szlak zaraz jasny trafi. Dobra. No, nie jaraj się. Ta się paliła? Ta się chyba w ogóle nie paliła. I włączyła się ta teraz. I teraz mogę tutaj tą też. O, tu się coś podniosło. Teraz te dwie... A nie, ta się nie pali w ogóle. O. Zdążę? Coś czuję, że nie zdążę. Coś się wydarzyło. Nie wiem co. Dobra, już wszystkie wtyknęłam. Idziemy dalej. Nie ma co się zastanawiać. Najważniejsze, się podniosły te takie kratki. Dobra. Za nami się też zamknęło teraz. No, dobra. Najważniejsze, że te kratki się podniosły. Ja muszę tutaj zapalić flary, bo tutaj naprawdę gówno widać. Okej. Teraz tam muszę wskoczyć. I tutaj kolejna dziura. Zdążę. Okej. I się nie pali to coś, co musimy zebrać, ale my chcemy jeszcze sekrety, prawda? Więc
Lecimy tutaj na bok. Nowość w ogóle, możemy przechodzić na drabince tak po kącie. W sumie nie tylko po drabince, bo po szczelinach też. Od jedynki do trójki nie było czegoś takiego, że można było tak sobie na rogach przechodzić. Więc też to ciekawe, dosyć. Dobra, to będzie drugi sekret, nie? Tak, drugi. Okej. Okay. Dobra, mamy to. Schodzimy już sobie na dół. No spokojnie. I idziemy zebrać tabliczkę. Okej, okay. Otworzyło nam się przejście do naszej takiej kostki losującej, mogę tak to powiedzieć. Dobra, to spadamy stąd. Spadamy. Nic tu już po nas. Sekretów mamy 32, dobra. Tu już chyba żadnych nie było. Mówię chyba. W ogóle ten poziom to jest bez przeskakiwania żaden, czyli taki po prostu czysty grobowiec Semerketa, który można sobie przejść. Więc na luzie. Okej. Okay. Wyszedł nam Semerket, jego twarzyczka słodka. I teraz przeczytamy zasady Seneta. Będziemy teraz z nim grać w Seneta. Żeby wygrać grę, spraw, aby wszystkie twoje pionki były na tablicy i musisz je umieścić na w końcowym anku. Podczas twojej tury zakręć patykami. Twój rzut to numer białych pasków. Jeżeli nie pokażą się żadne białe paski, to masz szóstkę. Jeżeli wylosujesz szóstkę i wylosujesz na anku, masz... wiedziałam. Bingo. Masz dodatkowy rzut. Jeżeli twój oponent... jeżeli wylądujesz na pionku oponenta, wraca on do startu. No i teraz, żeby zdobyć sekrety, moi kochani, musimy przegrać. Więc lecimy. Mam nadzieję, że mi to się uda za pierwszym razem. Przegranie tutaj jest akurat trudniejsze od wygrania. Więc, dobra, to może niebieski. Teraz on losuje. Okej, okay. Czarny chyba też ma szóstkę cały. Dobrze, dobrze. Niech idą te pionki jego, niech idą. Gramy takiego Chińczyka trochę. Dobra, trójka. Jak dam trzy, to będę na anku. No to wolę dać na przykład czerwony, nie? Ile masz? Trzy. Zarąbiście. Dawaj dalej. Jeden. No dobra. Teraz ja. Trzy. No to czerwony, nie? Dobra, super. Dawaj. Jeszcze dwa.
Pokonaj mnie. Jeszcze, dawaj, dawaj. Okej, okay, dobra. Wow! Aha, dobra, bo miał cały ten kolor jeden. No, zarąbiście ci idzie, dawaj. Jezu, nigdy mi tak szybko nie szło z nim. Dobra. W życiu nigdy mi tak szybko nie szło z nim. Okej, okay, dwa. To może być niebieski. Dobra. Dwa. Zarąbiście, jeszcze jeden. Jezu, jak szybciutko to idzie. W szoku jestem. Dobra. Dawaj, dawaj. On już dwa, a ja jeszcze nawet tak nie ruszyłam za bardzo z początku. Trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, to czerwony niech idzie. No dawaj, dawaj, dawaj. Ale jesteś zarąbisty. Dopinguję go. Dawaj, dawaj. Summer cat, summer cat. Dobra, czekajcie. Dzisiaj mam dobry humor. O matko, no. Ktoś musi do mnie dzwonić teraz serio. Mówiłam, bingo. Dobra, czekajcie, to tylko te dwa. To tutaj wrzucę. I robię cięcia. Mówiłam, bingo odcinkowe. Ktoś do mnie zadzwoni. Mówiłam. Dobra, lecimy dalej. Boże, tylko żeby go nie zbić. Dwa do przodu. Dobra, czerwony. Co ci tak teraz średnio idzie po tym cięciu? Znowu mam cię dopingować? Sześć. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, to zielone. Nie, no jak? Jak oni to policzyli? Kurde, dobra. Nie, no ja! Teraz mam dodatkowy ruch. Boję się, że to spieprzę. Trzy. Raz, dwa, trzy. Niebieski. Dawaj, summer cat. No kuźde, no jak jeden? Losuj lepiej. Jeden. No to zielony, czy tam fidodido już. Okej. Okay. Teraz dwójkę musi wylosować. Jezus, sześć! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie no, niebieskim nie mogę pójść, to pójdę zielonym. No kurde, summer cat! Mówię, że trudniej jest z nim przegrać, naprawdę. Dwa. Zielony. Jest! Jest! Dobra, zapisuj to. Zarąbiście, za pierwszym razem. Teraz nam się otworzyła droga, która jest z sekretami. Jakbyśmy z nim wygrali, to by się otworzyła droga bez sekretów. Więc ja jestem bardzo ucieszona. Tylko nie wiem teraz, czy ja na pewno muszę do tej dziury wejść. Bo kilka dziur się chyba otworzyło. No ale idę do tej. Teraz trzeba uważać. Uwaga. Skacz. Mamy sekret. Zarąbiście. Dobra. Mamy sekret. Mamy to. Dobra. Może nie Uzi. To trochę już marnotrawstwo by było. Ja w ogóle muszę sprawdzić, jak ja stoję z tymi amunicjami do wszystkiego. Apteczka. To tyle? Naprawdę tyle? Dobra, pokaż mi, ile ty masz naboi. 65, 84, a do Uzi? No dobra, nie jest źle.
Kurde, mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Możesz? Kurde! No dobra. Teraz. A czemu ty się nie łapiesz, no? No. Jezus, babo. W czym problem? Where problem? Dobra, wyżej się nie da, nie? Dobra. Tak mało trochę w tym sekrecie, ale. Niech będzie. Dobra, to mamy teraz 33. Jeszcze 4. Oj, nie wiem, czy dobrze to. Dobrze, już myślałam, że to sknociłam. Tu są znajdźki. Już myślałam, że to sknociłam. Dobra. Okidoki. To pójdziemy od razu po sekret też. Aha. Gagatki. Tutaj się tekstury trochę nie wczytują. Ale mamy tutaj kolejny sekret. 34. Zostaną nam 3 teraz. Naboje do kuszy i apteczka. Bo to bełty do kuszy są, jakbyście nie wiedzieli. Dobra, i teraz jak ja mam tutaj, co tutaj się w ogóle robiło? Tego to już nie pamiętam, ty. Tego już nie pamiętam. Dobra, bo nie wiem, czy ja mam iść do góry, czy mam iść na dół, czy. Na pewno nie tak. Dobra. Tu są dziury? Nie, tu jest chyba coś do wsadzenia. Czyli muszę iść do góry. To jest drabinka. Dobrze, idziemy. Ten poziom jest bardzo ciemny. Miejscami. Czasami mam wrażenie, że aż za ciemny. Tu w ogóle chyba byłaby ta druga ścieżka, którą byśmy przyszli. Ale my chcieliśmy sekret. Jakbyśmy tędy nie przyszli, to by nie było sekretu. Już? Dobra. I teraz. Teraz co? O matko, ja muszę na drabince, na tym, na linach? Przez to, że poszłam po ten sekret teraz? Chyba tak. No dobra, no to zrobię to, ale. Niech będzie. Postaram się. Zjedź na dół. Obróć się. Teraz ja muszę na tą drugą linę trafić, nie? Zrobię myk mały. O, i teraz lina się nie rusza. No, wydaje mi się, że jestem idealnie. Kurde! Nie wierzę. Dobra, a wyżej jakbyś była? Dawaj. Za daleko. To jest właśnie problem z linami, których dużo osób nie lubi. Jest. Dobrze. Jest. Udało się. Bardzo mnie to cieszy. Teraz tam, bo tam jest przejście dalej.
Nie wiem, czy tak będzie dobrze. Jest ok. Dobrze. Cieszy mnie to. Idziemy dalej. Tu się trochę cykam. Aha. Dobra, jest szakale. Są. Dobra. To może jak będą te szakale i tak dalej, to ja sobie wyciągnę ten shotguna. I tyle. Czekajcie, dobra, chyba wiem, o co chodzi. Chyba mi się kojarzy. Trzeba tego klocuszka przesunąć pod młoty. Dobrze. Możesz? Ok. I teraz go trzeba popchać. Tutaj bardzo fajna rzecz w ogóle względem poprzednich części, że za każdym razem, jak przesuwam o jedną kratkę na mapie, to nie muszę wciskiwać od początku... Wciskiwać? Wciskać, nie wiem. Od początku... w sensie przycisku akcji, tylko ona od razu dalej jedzie, nie? Jak przytrzymuje. Okej. Okej, i mamy jedną część... takiego cośka. A to gdzie dalej mam iść? Myślałam, że to jest przejście dalej. A to jednak nie chyba. Dobra. Może po tej drugiej stronie też coś było? No nie wiem, no. Może nie zauważyłam. To jest kawałek. Pokaż mi to tutaj. No wydaje mi się, że po drugiej stronie też powinno być coś w tym stylu, ale... ale ja tu nie widzę. No to mam zagwozdkę teraz. Mam zagwozdkę. Ach, widzę. Widzę.